Witam. Ostatnio zrobiłem top 10 najbardziej niedocenianych postaci, przez co prosiliście, abym zrobił top 10 najbardziej przehajpowanych postaci, także lecimy. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, w ogóle nie przehajpowani, po prostu niesamowicie silni. Żeby oczywiście nie było, to moja personalna topka, każdy może mieć swoją, a ja poniższych bohaterów uważam za zdecydowanie przecenianych i w większości przypadków jest to spowodowane jedną rzeczą. Tym, że są lubiani. Zabuza Momochi. Zaczniemy na spokojnie. Jest on postacią, która jest tak naprawdę pierwszym poważniejszym antagonistą, którego widzimy na ekranie. Jest też bardzo lubiany ze względu na swoją smutną historię. Sam bym go w życiu nie wrzucił do takiej topki, bo gość tak naprawdę nic nie pokazał, ale niejednokrotnie się spotkałem z opiniami, że Zabuza to kocur, że przecież porobił Kakashiego i gdyby nie jego uczniowie, którzy uratowali go z więzienia, byłoby już po nim. Ale to nie była siła Zabuzy, a słabe ukazanie Kakashiego. Zabuza z pewnością nie jest słabiakiem, ale to jak został ukazany w anime powoduje, że ja bym go nawet uznał za najsłabszego z 7 mistrzów miecza i mam tu na myśli tych mistrzów, którzy zostali wskrzeszeni. Deidara. Jest to pierwsza osoba, która dla niektórych już jest pewnie kontrowersyjna, ale spokojnie, przy kolejnych będzie jeszcze kontrowersyjniej. Deidara to postać bardzo lubiana, a przez to też zdecydowanie przeceniana. W tym konkretnym przypadku nie jest tak jak z Zabuzą, bo Deidara rzeczywiście jest bardzo silny i pokazał nawet sporo, by go tak traktować. W dodatku jego ostateczna broń C0 jest w stanie zmieść praktycznie każdego z powierzchni ziemi, jeśli dana osoba znajduje się w polu rażenia. Pamiętajmy jednak o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w Naruto jest kilka takich technik, które powodują, że użytkownik staje się, można powiedzieć, niepokonany, ale zawsze znajdzie się sposób, żeby temu przeciwdziałać. Do takich rzeczy możemy zaliczyć Shiki Fusion, 8 bram czy pieczęć Byakugo. W każdym z tych wypadków też widzieliśmy, jak ta moc nie była wystarczająca. Hiruzen nie zdołał zapieczętować całej duszy Orochimaru, 8 bram Gaia nie wystarczyło na pokonanie Jubi Madary i tak w przypadku Tsunade, która użyła swojej mocy, nie udało się pokonać Madary i to wraz z czwórką innych Kage. Nie inaczej jest z C0 Deidary, niby niszczycielska technika zdolna zabić każdego i jednocześnie nie zabiła nikogo. I w końcu po drugie, skorzystanie z C0, aby pozbyć się przeciwnika, znaczy tylko tyle, że Deidara zremisowałby. Nie można mówić tutaj o żadnej wygranej. Zabicie silnej persony kosztem swojego życia to żadne zwycięstwo. Nie jeśli mamy porównywać siłę postaci, a nie czyn, który za tym stoi. Użycie przykładowo C0 do rozwalenia cudzej wioski może mieć sens i można by to nazwać wygraną, ale nie w zwykłej potyczce dwóch osób. Pain lub Nagato. I w jednej i w drugiej formie, czy to walcząc za pomocą swoich ścieżek, czy tylko własnym ciałem, można nazwać Nagato naprawdę silnym przeciwnikiem, z którym ciężko się równać. Do tego został przedstawiony bardzo epicko, co powoduje, że jest jedną z najlepiej napisanych postaci, a zatem ma też wielu fanów, którzy niestety przeceniają jego możliwości. Spotkałem się niejednokrotnie z opiniami, że Edo Nagato pokazał trochę za mało i szybko został pokonany, ale come on, Nagato traci znacznie na sile, gdy zna się jego umiejętności. Szczerze mówiąc, ja jestem zdziwiony, że pokazał aż tyle. W końcu walczył przeciwko dwóm najsilniejszym Jinchuriki, a miotał nimi jak chciał, póki Itachi nie wkroczył do akcji. Bądźmy szczerzy, Pain był na tyle silny, że powinien wygrać z Naruto w czasie, gdy ten dopiero osiągnął tryb mędrca, ale w późniejszym momencie Nagato czy też Pain już nie powinien mieć z nim żadnych szans. Dodatkowo największym atutem właśnie jego ścieżek było to, że ich umiejętności były owiane tajemnicą. Gdy się je znało, było znacznie łatwiej im przeciwdziałać. Kisame Hoshigaki. Jest to zdecydowanie jedna z najsilniejszych osób w całym Akatsuki. Do tego jest pewny siebie, co oczywiście jest uzasadnione patrząc na jego umiejętności. Jest też osobą, która w tej organizacji przeżyła znacznie dłużej niż pozostali. Do tego miał więcej walk z silniejszymi przeciwnikami, więc mógł nam pokazać znacznie więcej. Moim zdaniem w przypadku Kisame jego siła została pokazana bardzo dobrze. U niego fabuła nie grała takiej dużej roli i zginął na swoich własnych warunkach. Też nie bez powodu nazywany był ogoniastą bestią bez ogona, a do tego posiadał sama Hade, która też bardzo dużo mu dawała. Nie powiedziałbym jednak, że Kisame z łatwością wygrałby przykładowo z Kakuzu. Za każdym razem przytaczam ten przykład z tego powodu, że Kisame został pokazany bardzo dobrze pod względem siły, tymczasem Kakuzu zginął fabularnie. Minato Namikaze. Jak w poprzednich przypadkach jeszcze jestem w stanie zrozumieć podniecenie i przecenianie możliwości danych osób, tak u tego osobnika nie jestem w stanie tego zrozumieć.
Okej, Minato był silnym ninją, do tego bardzo szybkim, miał kilka epickich momentów, które to potwierdzały, ale tak szczerze, chłop jest bardzo szybki, co jest strasznie mocne, a jednocześnie prócz tego nie pokazał nic nadzwyczajnego. Zdecydowanie więcej się o nim mówiło niż po prostu pokazał. Wow, bo Minato pokonał 1000 ninja solo na wojnie, och jak wspaniale! I jeśli byli oni na poziomie typowych no-name'owych ninja, to równie dobrze można by to przypisać komukolwiek i nie robi to żadnego wrażenia. Do tego jego prędkość poruszania się jest trochę nie do zablokowania, co czyni go jednym z najmocniejszych postaci. I szczerze powiedziawszy, dla mnie jest ta prędkość przesadzona, ale mimo wszystko nie uważam, że byłby w stanie pokonać Hashiramę, jak niektórzy uważają. Widziałem nawet próby porównywania go do całego Akatsuki. Serio. Do tego nie wiem jak wam, ale mi się w ogóle nie podobał jego boost na wojnie. Nagle potrafił używać trybu mędrca, nagle kontrolować swoją połówkę Kyubiego, to wszystko było jakieś takie naciągane. I właśnie przez to niektórzy uważają, że Minato może pokonać po prostu każdego. Jiraiya. Jeśli ktoś mnie nie znienawidził do tego momentu, to uważam to za wielki sukces. Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam Jiraiya i to bardzo, ale za każdym razem jak ktoś mi mówi, że gdyby Jiraiya znał tajemnicę Paina przed walką, to na pewno by wygrał, to wtedy ja troszeczkę zawsze umieram w środeczku. Tak samo gdy mówione jest, że Itachi i Kisame w pierwszym Naruto uciekli, bo Jiraiya by ich zniszczył, też jest przezabawnym argumentem. Już prędzej bym zgadywał, że Itachi tak powiedział po prostu, żeby zostawić w spokoju już Sasuke, który miał go znienawidzić, aby w ten sposób się rozwijał. I w tym przypadku w ogóle mówimy o Jiraiya bez trybu mędrca, bo w tym momencie nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje. Jak bardzo bym nie lubił naszego Erosanina i cenił sobie jego siłę, tak po prostu nie był on tak potężny, jak niektórzy uważają. Przypominam, że on razem z Tsunade w pierwszym Naruto miał problemy z pokonaniem Orochimaru. Według mnie Jiraiya był bardzo ważną postacią z potężną wiedzą, ale finalnie nie był aż tak silny. I ja oglądając Naruto nie czułem od niego takiej potęgi, tej siły, jak to było w przypadku innych bohaterów. No może gdy walczył z Painem, to wtedy było widać, że jest całkiem silny, ale jak widać niewystarczająco. Hinata Hyuga. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że Kishimoto nie ma talentu do pisania żeńskich postaci, choć w przypadku Hinaty moim zdaniem nie było aż tak źle. Ja osobiście od zawsze ją lubiłem, ale wiedziałem, że nie jest jakaś potężna, wręcz przeciwnie, przecież jej historia opierała się na tym, że jest słaba, a dopiero później trenowała w najlepsze. Najczęstszą chyba debatą jest to, że Hinata pokonałaby Sakurę, kiedykolwiek. Chyba nie muszę już przedstawiać, jak bardzo uwielbiam Sakurę, ale to stwierdzenie po prostu nie ma sensu. I to jasne, że Hinata w pierwszym Naruto zniszczyłaby Sakurę i oczywiście, że przez część Shippudena może nawet by miała szansę z nią wygrać, choć tu już by było coraz ciężej, bo to byłby raczej pojedynek na zasadzie kto kogo pierwszego zone-shotuje, ale później Sakura otrzymała takiego boosta do siły na wojnie, że Hinata co najwyżej mogłaby szukać swoich części ciała za pomocą swojego Byakugana w okolicach 5 km. Uważam, że progres Hinaty został fajnie pokazany i przede wszystkim nieprzesadzony, po prostu ze słabej dziewczynki stała się dość silną kobietą i tak ją zostawmy, silna, ale nie niepokonana. Shisui Uchiha. Nagrywałem osobny odcinek o tej postaci na dokładnie ten temat, więc chyba nic dziwnego, że tutaj o nim mówię. W tamtym odcinku co prawda nie odnosiłem się do jego siły, a raczej do tego jak się zachował, jednakże tutaj Shisui również nic takiego nie pokazał. Owszem, było mówione na jego temat bardzo, bardzo dużo. Chłopak, co był geniuszem i najsilniejszym Uchichą swoich czasów, bardzo szybko awansował na szczeblach kariery ninży i do tego był znany z potwornej szybkości, niczym wcześniej wspomniany Minato, co za każdym razem jest odbierane jako coś nieprawdopodobnie mocnego, co oczywiście takie jest, bo jeśli ktoś jest szybszy, to ciężko temu po prostu przeciwdziałać. Do tego Koto Matsukami, który jest najsilniejszym genjutsu, przez co Shisui może niszczyć przeciwników od wewnątrz, a oni nawet nie będą o tym wiedzieć, po prostu uznają, że hej, rzeczywiście nie chce mi się z tobą już walczyć, może jakaś przyjaźń? I to wszystko brzmi fantastycznie na papierze, z tym, że no Shisui nic nie pokazał, prócz rzucenia jakiegoś tam genjutsu na no-name'ów z dużej odległości i swojej szybkości. Jego szybkość była całkiem dobrze pokazana, a to jak walczyli razem z małym Itachim, no po prostu arcydzieło. Ale koniec końców nie ma czym się jarać, tak jak więcej zostało o nim powiedziane niż pokazane. Dlatego póki ktoś mi nie pokaże niezbitych dowodów na jego zajebistość, ja nie będę go uznawał za kogoś ultramocnego. Kabuto Yakushi. Sprawa z Kabuto jest o tyle zabawna, że jedni uważają go za kogoś niedocenianego, a drudzy za przecenianego.
Bez wątpienia jest on postacią, której dano wszystkie punkciki w inteligencję i jest też osobą, która wie bardzo dużo o rzeczach, o których inni nawet nie słyszeli. Jest też niesamowicie dobry w rozwijaniu siebie, jak i najróżniejszych technik, eksperymentach itd. W końcu miał potężny wpływ na to, jak wyglądała czwarta wojna w Naruto. Nawet w trybie mędrca był w stanie podziałać coś z tak silnymi osobnikami jak Sasuke i Itachi, co działa na pewno na jego korzyść. Ale wciąż Kabuto jest raczej istotą, która jest dobra w swoim fachu, czyli szpiegostwie i najróżniejszych eksperymentach. I nie jest on stworzony do walki, pomimo że coś tam w niej potrafi. Tak samo Edo Tensei, czyli chyba najmocniejsza technika w całym uniwersum, jest OP, ale wymaga przygotowania. Nie dostaje się tego od tak, jak Rasengana. Przypomnijmy, że gdy Itachi i Sasuke z nim walczyli, nie chcieli go zabić, nie mogli tego zrobić, więc też dlatego ta walka się tak przeciągała. Wciąż myślę, że taki Kabuto w trybie mędrca nie miałby szans z większością członków Akatsuki i mam tu na myśli pojedyncze jednostki, nie całą organizację. Oczywiście zakładając, że on o przeciwniku nie wiedział tego, co my wiemy, ale z racji, że to Kabuto, to pewnie wiedział. Itachi Uchiha. Jest on zdecydowanie moją ulubioną postacią w całym uniwersum Naruto. I nie tylko moją, bo chyba poza Madarą nie ma drugiej takiej postaci, która by miała tak jednostronną opinię na jego temat, że są po prostu super przedstawieni. Przez lata tworząc filmiki o Naruto spotykałem się bardzo często z tak bzdurnymi opiniami jak to, że Itachi byłby w stanie pokonać Madarę i dlatego właśnie zginął. No jasne, że tak, jeśli zostałby zbustowany na wojnie tak jak Minato w ciągu sekundy, to myślę, że nawet mógłby na liście zgasić Kaguya. W każdym razie Itachi jest przekozacki pod każdym względem, wie naprawdę dużo, jest dobry we wszystkim, ninjutsu, genjutsu, taijutsu, wraz z jego Susano, które jest chyba najczęściej wspominane, bo przecież posiada miecz Totsuka i lustro Yata, to czyni go niepokonanym, prawda? Nie moje mysie pysie, w Naruto istnieje dużo takich rzeczy, które w teorii powodują, że ktoś jest niepokonany, a jak się później okazuje, w jakiś sposób przegrywa. Z pewnością Itachi jest w stanie wygrać z dużą częścią świata Naruto, ale prawda jest taka, że nie jest on tak potężny, jak jest mówione w internetach. Moim zdaniem jest to najbardziej przehypowywana postać w całym uniwersum Naruto. Podsumowując, większość tych postaci jest najczęściej przeceniana ze względu na to, że są w większym czy mniejszym stopniu lubiani. Dodatkowo ludzie często argumentują siłę danych jednostek przez to, co tam w anime powiedziała jedna czy druga osoba, ale to przecież nie zawsze jest prawda. Przypominam tutaj przykład, jakoby Jiraiya w podstawowej wersji miałby wygrać z Kisame i Itachim. Brednie. Część ludzi wsadziłaby tutaj też pewnie Madarę czy Obito, bo ludzie uważają ich za bogów, ale no mają po części rację. W solowych starciach ci dwaj w formie 10-ogoniastego nie mają sobie równych, nie licząc klanu Otsutsuki. Przez przecenianie miałem tu na myśli te postacie, które są uważane za bogów, a nie powinny być. I to na tyle. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!